Moi drodzy, zaczniemy od tego w ogóle, co jest doświadczeniem. Tak? Takim doświadczeniem, którego szukamy. Mnóstwo osób właśnie mówi, że tego chce, tego w kościele pragnie, nie tylko żeby wysiedzieć, ale czegoś doświadczyć, albo żeby ksiądz w ogóle mówił tak od siebie, ze swojego doświadczenia, od serca, a nie z tego, co wyczytał w książkach. Coś się dzieje, nie? Coś się dzieje w takim wołaniu, chyba bardzo głośnym dzisiaj, nie? Wśród ludzi, których znamy. Tak. Myślę, że słowo doświadczenie jest takim słowem, od którego warto wyjść i to chyba kluczowym też dla tematu charyzmatów, czy odnowy charyzmatycznej w Kościele. Bo mówimy o jakimś rodzaju doświadczeniu, które mają różni ludzie. Doświadczeniu, które jest w jakiejś wspólnocie. Tą wspólnotą jest oczywiście Kościół. I w tym kontekście pojawia się właśnie pytanie, jak to doświadczenie konkretnych osób, może troszkę odbiegające od tego, co znamy, czy do czego się przyzwyczailiśmy, umiejscowić w Kościele, tak, we wspólnocie, która ma strukturę, która ma hierarchię i często jest to takim wyzwaniem dla nas. Nie? I rozmawialiśmy przed tym, że jest sporo osób, które jest wobec tego zdystansowane mocno. Tak. Jest. W Kościele. Nawet nie tych osób niewierzących, właśnie tych osób w Kościele jest mnóstwo. Tak. Nie zdystansowanych. Tak, właśnie jakkolwiek można by spokojnie powiedzieć, że Kościół jest różnorodny i mamy różne grupy, różne wspólnoty, różne ruchy w ramach Kościoła katolickiego, to doświadczamy raczej właśnie napięć tutaj w tym temacie, kiedy próbujemy z sobą rozmawiać. Jakoś tak szczególnie ostatnio jest szeroka dyskusja wokół ruchów charyzmatycznych i też między innymi dlatego tutaj na ten temat chcemy rozmawiać. Bo ty śledzisz trochę tam te dyskusje też i takich, to gdzie są takie najgorętsze tematy? Ja tak trochę mam wrażenie, troszkę wypadłem z obiegu. Najgorętsze tematy. No to na pewno emocjonalność odnowy charyzmatycznej, że to są tylko uczucia, chociaż też są mi takie, można byłoby spokojnie zarzuty postawić, że to jest tylko wiara, że w odmowie charyzmatycznej bardzo się akcentuje też wiarę oczywiście. Nastawienie na cudowność, łamanie przepisów liturgicznych, takie tematy gdzieś powiedzmy krążą. I wzbudzają dużo emocji. Bardzo dużo emocji wzbudzają, tak. No. Ja też dla mnie temat też jest taki ciekawy, bo ja widzę, jak we mnie ewoluuje. Nie? Gdzie od nastolatka, który uczestniczył w seminarium odnowy w Duchu Świętym, zachwyconym tym, później osobą, która się mocno dystansowała, ale mam wrażenie, że wobec tego jeszcze było takim złym przykładem po prostu wspólnoty odnowy, czegoś, co mi tam nie pasuje, do tego, że nie wiem, czy w tej chwili się nie okaże, że dla tych, którzy będą taki tacy zdystansowani do odnowy, to ja będę już niewystarczająco, to już nie będę ich, bo się modlę w językach, to już jestem podejrzany. Zdaje się, że nie przepiliśmy mikrofonów. Bez żartów. Kochani. Ale czy słychać nas było w ogóle? Jak nas było słychać? Bez mikrofonów. Słuchajcie, to teraz będzie nas słychać o wiele lepiej. No to nas tak... Można zciszyć już. Prawie czego. Słuchajcie, to... No to najpierw założyłem, że ty nie masz mikrofonu, a potem się zrezygnowałem. No to świetnie działa po prostu. Słuchajcie, to świetnie, słychać. To powinno teraz być lepiej słychać. Mikrofony sobie gdzieś leżały tutaj w okolicy, znaczy dobrze ściągają. Nie, ale tak też mówię, nie, gdzieś wokół nie, tego sam wiem, że gdzieś takie pytania się rodzą, ale czasami się wydaje mi się, że pytania się rodzą odnośnie konkretnej osoby, konkretnej postawy, czy konkretnej jakiejś wspólnoty, która ma jakieś rysy, bo tak naprawdę to otwarcie na doświadczenie Ducha Świętego, to jest doświadczenie, które ma być doświadczeniem każdego chrześcijanina. Tak. I są jakby takie dwa rodzaje nadużyć, które tak, robimy. Czy czytamy? Staramy się czytać, rozmawiając spisy. Tak, staramy się czytać. Chociaż to nie jest takie proste. Tak. Podzielność uwagi to nie jest cecha wybitnie męska, także zrozumcie dla nas i bądźcie wyrozumiali. Dwa takie tematy, nadużyć jakichś w myśleniu czy w mówieniu w ogóle na temat odnowy charyzmatycznej. Myślę, że też generalnie, ale
Pierwszym to jest właśnie przypisywanie wszelkich, użyjmy tego słowa, patologii czy jakichś nadużyć odnowie charyzmatycznej, że to jest tylko w odnowie charyzmatycznej, że w innych ruchach nie ma czegoś takiego jak nadużycia. A drugie to jest właśnie redukowanie doświadczenia Ducha Świętego czy osoby Ducha Świętego w swoim życiu chrześcijańskim zarezerwowanego tylko i wyłącznie dla odnowy charyzmatycznej, że jak ktoś mówi o Duchu Świętym, to że tylko odnowa charyzmatyczna. Więc to są moim zdaniem błędy w myśleniu i w jakoś próbie zrozumienia tego tematu, bo to prawda, każdy z nas jest napełniony Duchem Świętym. Jako chrześcijanie wierzymy w to, że w sakramentach otrzymujemy Ducha Świętego, nie tylko w sakramencie bierzmowania, ale w każdym sakramencie. Jest nawet taki piękny hymn świętego Efrema, który mówi o Eucharystii, która jest też spożywaniem ognia. Także myślę, że to taka prośba moja, żeby i myślę, że nie tylko moja, żebyśmy po pierwsze nie redukowali doświadczenia odnowy w Duchu Świętym, czy działania Ducha Świętego do odnowy charyzmatycznej, bo ja na przykład swoje doświadczenie tak zwanego chrztu w Duchu Świętym, które rozumiem jako doświadczenie działania żywego Boga, że Bóg nagle objawia mi się jako żywy, działający, realny, tak? Mogę to zweryfikować jakoś, miałem na rekolekcjach ignacjańskich, kiedy byłem, swoją drogą, Piotrze, akurat prowadziłeś te rekolekcje też. Także będąc nastolatkiem i tam w medytacjach ignacjańskich doświadczenie Bóg jest dobry, Bóg mnie kocha. To jest i bez zaśnięcia w Duchu Świętym, Adamie, bez zaśnięcia w Duchu Świętym to się dokonało, nie musi się to dokonywać. Może dotkniemy tej herezji później, takiej rzeczy. No to rzeczywiście, no bo o tym warto mówić. Gdzie rzeczywiście jeszcze jesteśmy w tym, co będzie takim doświadczeniem, które wydaje się nam takie bezpieczne, dobre i tym, co może być, nie? Albo ryzykowne bez opieki innej osoby, nie? Ale postaramy się do tego wrócić, bo próbujemy to jakoś tak jakby ująć w całość, wychodząc od doświadczenia tego, co jest naszym byciem w Kościele, bo to się wydaje, że nas łączy, myśmy tak mieli co ile, 40 minut, czy ile, żeby tak porozmawiać przed tym, jak jesteśmy na żywo, na ten moment, jak sprawy widzimy. No wygląda na to, że rzeczywiście to wołanie Ducha Świętego w ten czy inny sposób jest. Oczywiście. Dla jednych ono będzie, no to odnajdą we wspólnocie odnowy, ktoś inny odnajdzie na pielgrzymcach, ktoś inny w adoracji Najświętszego Sakramentu, czy na rekolekcji ignacjańskich, jak ojciec Romek, wtedy jako nastolatek. Ale to jest, tak, ale to szukanie jest, tak? Jest szukanie tego doświadczenia Boga, który będzie żywy, żeby mógł powiedzieć, ale to ja widzę, że to u mnie się coś zmieniło, nie? I ja też, tak? I się do tego cały czas odwołuję. Że gdzieś kiedyś jako nastolatek, później nastolatek otworzyłem Pismo Święte i to mi w ogóle wszystko wstrząsnęło i tego w ogóle, nie wiem, nie używałem określenia Duch Święty, ja się jakoś tak, nie? Modliłem Panie Jezu, ale no ale to gdzieś jakoś było mocne. Zrobimy mały stop, żebyście wy mogli parę rzeczy napisać, bo chcieliśmy zadać proste pytanie w ramach takiego oddechu też dla nas i szansy dla posłuchania was. Jeśli wy się zwracacie do Pana Boga na modlitwie, to jest częściej do Ojca, do Jezusa, do Ducha Świętego albo, nie wiem, przez Maryję. Jak to jest najczęściej? Jak najczęstsza wasza praktyczna modlitwa? Poczekamy, co i wy napiszecie? Do jakiej wspólnoty? Do wspólnoty odnowy pewnie. Z Peterson, tak? Wspólnota, która posługuje modlitwą o uwolnienie. Hasło Domy Miłosierdzia, można sobie sprawdzić w internecie i w różnych miejscach są Domy Miłosierdzia, wspólnoty posługujące taką modlitwą o uwolnienie. Konie oglądający. Do Boga. Do Boga. Do Boga Ojca. Bezpośrednio do Boga. W ogóle kiedyś myślałem, że tych osób, które do Boga Ojca, to jest niewiele, okazuje się, że jest sporo. Ja na przykład jestem To takie jest. Do Jezusa przez Maryję. Niekiedy tutaj coś woła. Facebook. Zależnie od czasu w życiu. Dobry Ojcze. Początek zaproszenia do Ducha. Bo my wiemy tak, że to jest jeden Bóg, ale to... Ojciec Jezus, siostra Luz.
Abba. Święty Jezus Maryi. Ja pewnie wielu z was do wielu, tak trochę jest pytanie, a co jest takie pierwsze, najczęstsze? Tak, co najbardziej dominuje. Świat się wali i w tym momencie mówisz Panie Jezu, Panie Boże, Ojcze, Duchu Święty. Mhm. Czytamy ten Duch Święty. Maryja, Jezus. Jezuici.pl to chyba nie. Dobrze. No tak, mamy całe zestawy. Ojcze, Syn i Duchu Święty. No i tak, tak? I to jest też taka bardzo tradycyjna nasza taka modlitwa. Tak? Chwała Bogu i Ojcu i Synowi. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Tego, co jest takim zwracaniem się właśnie do Boga w trzech osobach. Panie Boże. Boże, tak właśnie, bo to jest to, co znamy też i od dzieciństwa często. Panie Jezu. Dobrze, jesteśmy pewnie tak, jest różnie. Tak? Jest różnie i to. I to widać, a często pewnie nie jest to takie bardzo wyraziste. Swoją drogą, jest bardzo ciekawe, że kiedyś zrobiono takie badania właśnie, wydając chrześcijan, do kogo najczęściej się zwracają i w swojej modlitwie najczęściej rzeczywiście chrześcijanie wybierają na pierwszym miejscu Jezusa, a potem jest długa przerwa, jest Bóg Ojciec i gdzieś na szarym końcu Duch Święty. Takie są statystyki przynajmniej. Ale wydaje się, że Duch Święty może iść do góry w tych statystykach, tak, co? Tak, wydaje myślę, się, że tak. A jestem w większości, ja zawsze nie lubię być w większości. Jestem w większości tej Jezusowej. Dobrze, ale to tak pytamy, tak, piękny jest właśnie modlitwie. Jezu, ty się tym zajmie. Tak jest. Chyba się nie zgadały dwie osoby, a napisały dokładnie to samo. Joanna i Katarzyna. Jeden duch. Jeden duch. Jeden duch Jezusa. Tak, bo to jest Duch Jezusa. Ja zresztą też lubię to określenie. Tak, tak. Duch Jezusa, Duch Święty. Moi drodzy, chcemy teraz dalej idąc trochę powiedzieć charyzmatyk, czy ruch charyzmatyczny, odnowa w Duchu Świętym. W ogóle charyzmatyk, ty jakbyś miał określić? Charyzmatyk dla mnie to jest chrześcijanin. Ja wiem, że to jest może mało popularny sposób myślenia, ale tak podstawowa definicja to jest każdy chrześcijanin. Czyli wszyscy, którzy nas oglądają, którzy są wierzący, chrześcijanie? Tak, jesteśmy charyzmatykami. Tak mówi ojciec Krzysztof Ołdakowski też, jezuitów zajmujących się odnową charyzmatyczną. Dobra, to ja jakby wejdę w buty kogoś, kto miałby wątpliwości. To nie przypadkiem ci, którzy tak rzeczywiście tak mocno wierzą albo czegoś doświadczają. Jeśli ktoś by tak chodził, tylko, znaczy no chciałby wierzyć, no ale tak chodzi co niedzielę do kościoła i tak cały czas szuka, to też jest takim charyzmatykiem? No właśnie, tutaj rozbijamy się o coś, co jest takim subiektywnym doświadczeniem, czy to mówimy, no właśnie, o czym mówimy? Czy mówimy o systemie pojęć, który mamy, tak, czy jakichś no właśnie, jakiegoś systemu religijnego, tak, że ja wyznaję jakiś system religijny, czy mówimy o tym, że ja mam kontakt z Bogiem. Jeżeli jesteśmy tymi, którzy mają kontakt z Bogiem, którzy mają relację z Bogiem, a tak myślę, że można też nazwać chrześcijan, to jest oczywiste, banalne, co powiem, to każdy z nas jest przez Boga obdarowywany. Obdarowywany darami, czyli charyzmatami. Słowo charyzmat bierze się z języka greckiego, od słowa charis, czyli łaska, czyli dar, czyli prezent. Tak? Czyli jesteśmy obdarowywani przez Boga do tego, żeby po pierwsze być z Nim w relacji, nie? To jest pierwszy dar, On sam, nie? A i różne poszczególne dary, których nam udziela. Więc Kościół ze swojej natury jest po prostu charyzmatyczny, czyli jest obdarowany przez Boga. Tym, który daje nam swoje charyzmaty, jest Duch Święty, który jest dany każdemu chrześcijaninowi. I każdy z nas jest przez Ducha Świętego indywidualnie obdarowany. Więc różnymi darami, różnymi charyzmatami, po to, żeby budować Kościół. Ale jednocześnie też będziemy trochę kojarzyli, to ten charyzmatyk to ten, który należy do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Tak, tak jest potoczne rozumienie. Większość z nas pewnie w ten sposób będzie no właśnie mówiła. No i to też jest okej. Jest to jakieś, ale to jest wtórne rozumienie tego słowa charyzmatyk czy charyzmatyczność.
No ale bardziej powszechne chyba niestety. No i w ten sposób też rozumiemy osoby, które w jakiejś mierze identyfikują się z szeroko rozumianym ruchem charyzmatycznym, który jest w Kościele katolickim, ale też nie tylko w Kościele katolickim. I pewnie będzie nas to łączyło i pewnie wielu z Was takie przekonanie, że my potrzebujemy doświadczenia żywego Boga. Tak? Potrzebujemy tego, że widzimy, że nam Duch Święty coś w życiu miesza, w dobry sposób miesza. Tak. Nie? Że no się dzieje. I dlatego też i może piszcie, jeśli będziecie jakby czuli inaczej, ale wolelibyśmy właśnie myśląc o, czy mówiąc o charyzmatach, mówiąc o tej otwartości na Ducha Świętego, nie myśleć tylko o tych, którzy są członkami danej wspólnoty, tak. Chociaż oczywiście jakby nie zapominamy o tym i chcemy też mówić o tym, co jest takimi napięciami związanymi z tym, co jest takim właśnie akcentem na to, czy właściwie tym ruchem charyzmatycznym, z takim właśnie podejrzeniem, czy to na pewno jest takie katolickie, nie? No bo my gdzieś te początki wcale w Kościele katolickim nie są, a jednocześnie nie, to też, nie, to też masz to doświadczenie tak, mocne, tak. To okazuje się łączyć chrześcijan. Tak, tak, tak. To prawda, że... Może to powiedz słówko, bo tak, uczestniczyłeś, nie? Jak to się nazywało, to... Serce Dawida. Serce Dawida, no tak, właśnie. Tak, to rzeczywiście, chociaż zdecydowana i przytłaczająca większość uczestników Serca Dawida to byli katolicy, jednak była też mała grupa protestantów. I było piękne wydarzenie, taki piękny moment, kiedy w trakcie panelu modliliśmy się wspólnie modlitwą Ojcze Nasz, trzymając się za ręce i na scenie akurat był biskup Siemieniewski, biskup Andrzej Siemieniewski, rabin misjonistyczny i protestancki pastor. I oni razem złapali się za ręce i modlili modlitwę Ojcze Nasz. I żadne gromy się nie posypały, nie. I była dobra modlitwa. Była dobra modlitwa, tak. Mhm. My bardzo często zarzucamy ruchom charyzmatycznym, czy ruchom ekumenicznym, to, że nie skupiają się na różnicach. To jest nieprawda. Jako osoba, która jest zaangażowana też w temat ekumenizmu w Kościele i mam przyjaciół też wśród protestantów, to, co widzę, to, że jesteśmy głęboko świadomi różnic, które są pomiędzy nami i ich nie bagatelizujemy. Ale równocześnie to, czego doświadczamy, to są i różnice, ale też i wspólnota. Nie? Że to nie jest coś, co się wyklucza. Nie? Że rzeczywiście inaczej przeżywamy Eucharystię, inaczej rozumiemy prymat Piotrowy i mnóstwo innych rzeczy. Bardzo dla nas ważnych. Nie? Bardzo dla nas ważnych. I widzimy, że jesteśmy w miejscu, w którym po ludzku nie widzimy możliwości takiej komunii, ale to nie oznacza, że mamy być wobec siebie wrogami, ale chcemy wspólnie działać, wspólnie się modlić, rozmawiać, poznawać się i żeby zacząć dialog, bo trzeba zacząć dialog, to najpierw musimy się po prostu spotkać. Więc to, co jest dialogu ekumenicznym istotne, to jest spotkanie i dialog. Dialog nie będzie się odbywał, jeśli nie będziemy mieli wobec siebie szacunku i nie będziemy próbowali zrozumieć drugą stronę, a jeśli będziemy próbowali narzucić drugiej stronie swoje zdanie, to nawet nie będziemy mieli szansy, żeby usłyszeć to, co mówi druga strona. Tak. I ja trochę jakby odchodząc, jakby rozszerzając ten temat, powiem, jakby to jest to, co jest tą jednością między nami chrześcijanami, ale tym, co dla nas w Kościele katolickim, to jest też tą jednością między właśnie wspólnotami, które ze sobą często konkurują. Tak. I tego, co wydaje mi się, że wiele, to co będziemy rozumieli właśnie jako ruchy charyzmatyczne, co wiele, aż by się prosiło, żeby było w takim normalnym, takim mainstreamie parafii. Tak. Tak? Że ktoś jednak może się, nie wiem, jakby chciał, nie wiem, te ręce jednak podnieść, znaczy nie musi, jak jest strasznie wysoko, ale może troszkę tak, by chciał. Trochę. Tak? Że jakby przestajemy być jakby bardzo sztywni, że możemy zaśpiewać z mocą, że czegoś, co sobie cenię w ogóle, co znajduję w bardzo różnych ruchach w Kościele, że się nie spieszymy. Tak, że jest czas uwielbiać Pana Boga i że tam nie ma tej ramy, że
obyś w niedzielną msza święta nie skończyła 50 minut, nie? Bo trzeba już uciekać. Gdzie jest czas dla Pana Boga, bo On jest pierwszy. Tak? Czegoś, co mnie by się chciało, a niech tego będzie jak najwięcej właśnie w tym, co będzie takim dobrym. Duch w parafiach, odczucia też wspólnoty, czego my szukamy, czego szukamy, ale takie pojednanie w samym kościele, nie? Też jest, nie? To jest... Tak, w ogóle jakby centralnym orędziem Ewangelii jest pojednanie. Sam Chrystus, tak, wcielenie, to jest jedno wielkie pojednanie. To jest pojednanie tego, co boskie i ludzkie. Jezus przychodzi i jedna nas z Ojcem, jakby przewraca rozdzieloną jedność, która była pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nie? Nie ma komunii, Chrystus ją przywraca. Nie? Więc i równocześnie w modlitwie eucharystycznej, w swojej modlitwie eucharystycznej, o której czytamy w Ewangelii według świętego Jana, jednym z głównych intencji Chrystusa, pragnień i to, o co się modli, aby byli jedno. Aby byli jedno, abyś Ojcze zachował ich w jedności. I żeby ich jedność była obrazem naszej jedności, nie? Tak mówi Jezus, nie? Że tak jak my jesteśmy jedno, to Ojcze i ja, żebyśmy my byli jedno. Więc jakby to jest ta kwestia, że Duch Święty jest duchem jedności, jest duchem pojednania, jest duchem pokoju i przychodzi po to, żeby jednać ludzi w Kościele, żeby jednać kościoły i żeby to, co jest pragnieniem serca Boga, o czym wiemy, żebyśmy my się między sobą jednali. I to jest taka bardzo ciekawa analiza pana Andrzeja Sionka, który mówi o tym, że tam Duch Święty jest jakoś bardziej aktywny, gdzie jest dążenie do pojednania, gdzie jest szukanie jedności. W każdym wymiarze, nie? W każdym wymiarze. Tak jest. Tak jest i ta jedność zawsze będzie czymś, co będzie albo nas mocno w ogóle umacniało, albo będzie właśnie czymś, co będzie gorszyło. I to swoją drogą tak też pewnie jest, że jeśli się pojawiają najróżniejsze nowe pomysły, powiedziałbym takie na nasze czucie i sposób przeżywania wiary, to jednocześnie to jest takie i rozbijające, ale jednocześnie my musimy w tym iść do przodu, no i to, nie? I w tym być, nie szukać tego, co będzie byciem razem, nie? W tej jedności, która nie ma wątpliwości, że to jest tym, co Jezus pokazuje. Jakby bez tego, no to jesteśmy... No jesteśmy jednostkami, które idą, tak, które przegrają, tak? Tak. Jako jednostki. Dokładnie. Bo to jesteśmy Kościołem. Kochani, dla nas taki moment na oddech, a dla Was takie pytanie, które sobie gdzieś tam obmyśliliśmy jeszcze chwilę wcześniej, z łyka wody. Jeśli byście mieli powiedzieć teraz na szybko te osoby, które są przy klawiaturze, które są przy komputerze, takie Wasze słowo, które Was kiedyś tam obudziło w przeszłości, do tego, żeby zobaczyć, co... Pozdrawiamy Grzesia. To co? Co jest takim słowem, które Was budziło? Bo my mamy gdzieś takie wspomnienia, obaj gdzieś tam spotkania z Pismem Świętym. Zresztą dla charyzmatyków Słowo Boże jest niesamowicie istotnym elementem modlitwy, wiary. Jeśli byście napisali takie, jeśli macie w pamięci takie słowo, które budzi, to chyba dla ojca Grzegorza powinniśmy się uśmiechać. Ale temat jest poważny, znaczy nie wiem, poważny, radosny, ale jednocześnie tak też on jest taki wielowątkowy, nie? Tak czuję też, nie? Że pewnie można by było mówić od różnych stron, a też nie, no, wybaczenie, pragnienie, tak, to są takie słowa, które, to mogą też słowa z Pisma Świętego. Tak? Ty jesteś synem umiłowanym. To jest coś, co dzisiaj będzie ważniejsze dla Was niż nasze gadanie. Pójdź za mną, poznanie Boga żywego. Siekiera do korzenia przyłożona. Wow. Serio? Ja jestem. No, dobrze. Czasami to są właśnie takie słowa. Mocny w duchu. No.
I moi drodzy, to my będziemy kontynuowali. Wy być może coś jeszcze... To wylewam się na moich dłoniach. Pięknie. Jednak tą wodę spróbuję łyknąć. Na początku było słowo. Bądźcie gorący. Tak jest. Tak jest. I myślę, że tej jakiegoś takiego właśnie ciepła... serio, ja pamiętam, z tą siekierą. Świetnie. Dobrze. Jaka się jest. I to dobrze, bo właśnie my będziemy czasami mieli takie słowa, które dla kogoś są nieoczywiste. Nie jesteś niewolnikiem lub synem, tak. Dla mnie to jest też bardzo ważna rzecz. Mhm. Tak, to dla nas przerwa w gadaniu, ale też taka miła, nie? Znaczy, tak, taka. Dobrze, bo ja zawsze sobie myślę, ile tych doświadczeń my mamy. Nie? Tak jakby tak zebrać, nie? Tak. Czasami tak patrzę, mówię kazanie, tak sobie myślę, co dobra, to jest moje jedno doświadczenie. A tylu ludzi ma tyle fajnych, dobrych doświadczeń. To jest też takie doświadczenie rekolekcji inacjańskich, nie? Problemy widzenia tego działa w życiu poprzez swoje słowo. Mm. Polecamy wszystkim rekolekcje inacjańskie. Tak, jezuici po prostu są zawsze tak. Zawsze gotowi do tego, żeby polecać rekolekcje inacjańskie. Ale dlatego, że my ich doświadczyliśmy i że one nas budują. I one zresztą się... Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Super. Swoją drogą, piszcie to, może w tej chwili już nie będziemy czytali, ale to może też to wspomnijmy, że my też jako jezuici mamy doświadczenia i ze względu na mocnych duchów łódzkich, ale nie tylko, tego co jest łączeniem tego, co jest właśnie ignacjański, tym co jest właśnie takim duchem charyzmatycznym, tym węższym znaczeniem. Nie? To jest bardzo ciekawe w ogóle, kiedy obserwuje się ruchy charyzmatyczne w Kościele, że cechą ruchu charyzmatycznego jest to, że wchodząc w jakąś rzeczywistość za staną, on ją ożywia. Mhm. W sensie na przykład, jak się patrzy szczególnie na doświadczenie Francji i tych wspólnot, które tam powstały, one bardzo często kończyły jako wspólnoty monastyczne, neomonastyczne. Mhm. Większość wspólnot neomonastycznych francuskich ma rodowód charyzmatyczny. I nagle po prostu gdzieś w pewnym momencie Duch Święty prowadził bardzo w głąb, w konkretną już istniejącą w ramach Kościoła katolickiego duchowość, czy to benedyktyńską, franciszkańską, dominikańską, czy ignacjańską. Takim pięknym przykładem połączenia i syntezy duchowości charyzmatycznej i ignacjańskiej są wspólnoty Szemenew, które są już na całym świecie powstały. I zresztą całkiem blisko, a ta transmisja jest w Falenicy, bo są tak, bardzo blisko. Z którymi też jakoś mam kontakt. I rzeczywiście jakby to, co jest takie ciekawe, że jest to możliwe, nie? Że ta synteza, ta integracja tego doświadczenia z tym, co już jest tradycyjne w Kościele. I to jest na tak zdrowej odnowy, w kierunku nie zastępowania tego, co jest tradycyjną modlitwą nas jako chrześcijan, ale ożywiania i pogłębiania tego doświadczenia, które już mamy, czy Eucharystii, czy modlitwy różańcowej, czy rekolekcji ignacjańskiej, czy duchowości w ogóle ignacjańskiej, czy wielu innych. Tak. Możemy też tknąć tego tematu, który jest takim właśnie czasami drażliwym uczucia i rozum, bo często to jest takie nie takie kojarzone, no ale od nowa to jest takie po prostu czyste uczucie. No to jeśli dać jakiś przykład, gdzie jedziemy na uczuciach, to od nowa i w pewnym momencie chyba miałem takie wrażenie, ale im więcej osób takich znam, które są mocno zaangażowane, to te osoby, które są mocno zaangażowane, one są dla mnie takim dobrym przykładem tego, że one absolutnie nie są tymi, które mocno się na tych uczuciach opierają. One się, bardzo często to są w ogóle osoby, które z natury bardzo mocno opierają się na rozumie, a jedno i drugie jest nam potrzebne. Nie? I to takim tematem na pewno jest. Moje odczucie jest, może to Romek mówi inaczej, że to jest niebezpieczeństwem, taka uczuciowość dla osób, które zaczynają takiego pierwszego zachłyśnięcia się. Tego, że modlitwa jest w dużej wspólnocie, że to jest, nie wiem, że ten sam śpiew jest żywszy, że rzeczywiście ta pani obok wyglądała na zbolałą, a teraz mówi, że ją nie boli i twierdzi. No to jakby na początku to wzbudza mnóstwo emocji i ryzykiem jest, że się na tych emocjach zatrzyma. A musowe jest rozczarowanie, że w pewnym momencie się okazuje, że jest wewnątrz suchość. Nie? Tego, że jest to pytanie, czy ja jestem z Bogiem dla samego Pana Boga bezinteresownie, czy jestem dla Niego, bo się właśnie coś takiego dzieje. Ale to chyba jest bardzo, bardzo charakterystyczne, czy bardziej charakterystyczne dla tych osób, które nagle zaczynają, nie są porwane
pewnie nie tylko w ruchach charyzmatycznych, ale w ogóle po nawróceniu, nie, gdzie, no, gdzie wiele się dzieje i bardzo często tak. się dzieje więcej, więcej tak emocjonalnie. To prawda, ale ja bym powiedział tak, że rzeczywiście nie da się zbudować wiary tylko na uczuciach. Myślę, że to, z tym się zgadzamy zupełnie. I na rozumie samym też. I na rozumie samym też. Właśnie, jest druga część tego zdania, ale bez uczuć się też nie da zbudować. I bez rozumu. I bez rozumu, no właśnie, nie? I dlatego właśnie wydaje mi się, że często jakby konflikt czy starcie odbywa się pomiędzy właśnie tymi, którzy chcą zbudować wiarę, oczywiście to jest uogólnienie, nie tak, nie tylko, chcą zbudować wiarę tylko na rozumie albo tylko na emocjach, tak, czy na uczuciach. I wtedy, a jest potrzebne jedno i drugie, jest potrzebny balans. Odważę postawić się tezę, może trochę kontrowersyjną, ale może coś mówiącą, że mam czasami wrażenie, że to pogubienie, które widzę w odnowie charyzmatycznej też często, ono bierze się z tego, że nie ma pasterzy. Mhm. Nie ma pasterzy, którzy by mądrze i dobrze poprowadzili to doświadczenie, które mają różne grupy, wspólnoty, bo często ci ludzie są zostawieni sobie sami sobie i szukają przypadkowo w różnych miejscach formacji. Nie? Każde doświadczenie, pewnego doświadczenia, nie? Wiary, ale potem to doświadczenie potrzebuje być prowadzone, pielęgnowane, podlewane przez katechezę. Mhm. I w końcu prowadzi do sakramentów, które są jeszcze głębszym wejściem w tajemnicę wiary i doświadczenie wiary. Nie? Więc to, co obecnie widzimy w odnowie charyzmatycznej, to często wspólnoty, które eksplodują gdzieś i jest super poruszenie, jest rzeczywiście doświadczenie Pana Boga, ale ono nie jest zaopiekowane, zatroszczone i poprowadzone w głąb, nie? Mhm. I szybko się wypala. Nie? Ten ogień się wypala. Mhm. Wydaje mi się, że jakby dzisiaj odnowa charyzmatyczna woła o pasterzy, którzy się po prostu o nią zatroszczą i o to doświadczenie gdzieś dalej poprowadzą. Nie? Mhm. To jest ogromny problem ludzi, z którymi się spotykam, że nie ma księdza, tak? Czy nie ma mądrego lidera, który jakoś byłby przygotowany, miał, nie wiem, wykształcenie teologiczne, rozumiał po prostu te rzeczy. Tak, i w ogóle, bo mi się wydaje, że to nie jest w ogóle wielce kontrowersyjna teza. Ja w ogóle myślałbym, że ona jest dużo szersza. Mhm. Że ludzie przecież wyjeżdżają z tych naszych rekolekcyjnych, ciężkich, jadą do swojego miasteczka i nie mogą znaleźć kierownika duchowego. Znaczy, że po prostu, że pasterzy brak, jak pewnie zawsze było. Tak, tak. Tak? No to dlatego Jezus mówi, żebyśmy się o to modlili, bo brakuje, tak? Brakuje rzeczywiście liderów i jasne, dobrze, jeśli ktoś będzie miał takie przygotowanie teologiczne, ale przede wszystkim, jeśli będzie miał doświadczenie duchowe, że może rzeczywiście komuś towarzyszyć w jego doświadczeniu różnym. Tak? Kiedyś powiedziałem taką rzecz, że mam takie marzenie, że bo widzę dwie części kościoła, uproszczenie też znowu oczywiście, to się można do wszystkiego przyczepić, ale że widzę ludzi, którzy mają doświadczenie, ludzi świeckich, którzy mają doświadczenie i widzę teologów, w Polsce mamy ich bardzo wielu teologów, którzy mają wiedzę z kolei i narzędzia do tego, żeby to doświadczenie zrozumieć. Mhm. I nie klika. Mhm. Między jednymi i drugimi zionie przepaść. I zastanawiam się, co trzeba byłoby zrobić, żeby jakby te dwie rzeczywistości się ze sobą spotkały. Nie? Mhm. I moim zdaniem jakby dużo bólu, cierpienia, rozłamu, nieporozumień, zranień jest właśnie przez ten podział, który jest widoczny gołym okiem. Nie? Widać po prostu owce bez pasterzy. Nie? Widać pasterzy bez owiec. Zaraz wrócimy, jak ubierzyć też tutaj to sobie przeczytaj. Pytanie, do którego spróbujemy jeszcze wrócić i do modlitwy samej uwielbienia. Ale to jest sprawa i wydaje się, że ona nie może być zrzucona na księży. Tak. Nie? Że wy musicie nas naciskać, a my musimy się mobilizować, że my formujemy jak największą grupę osób, która jest na tyle gotowa, żeby dać wsparcie, jakieś wsparcie, tak? Na tak. miarę, na swoją miarę, na swoje możliwości. Nie? Ale to wołanie jest i zawsze będzie. Jakby wołanie tych ludzi, którzy wezmą jakąś odpowiedzialność, którzy będą, spróbują być na swoją miarę właśnie liderami, wiedząc, że my wszyscy jesteśmy dziećmi wobec Pana Boga. Nikt z nas nie jest takim ekspertem, żebyśmy wiedzieli i żebyśmy
my nie wiem, my jezuici po iluś latach wiedzieli, to po prostu tak rozeznajemy, że zawsze dobrze i wszystko wiemy, nie wiemy, ale będą będziemy, tak, ale będziemy, powoli będziemy szli ku końcowi. Mhm. Jeszcze z tymi kontrowersjami, które też się tutaj pojawiają. Z takimi kontrowersjami, no dobrze, ale te wszystkie różne cudowności, już wspomniane gdzieś historycznych śmiechów, innych takich. Czy my powinniśmy mieć jakąś granicę? Jak ty myślisz, taką granicę, gdzie czujemy, że to już za wiele? Czy te zewnętrzne znaki, no bo one są nam potrzebne, tak? Do jakiegoś stopnia. Co do pewnych, jakby nie mamy takich wątpliwości, no bo takie uzdrowienia są opisywane i za Jezusa, i za apostołów. Inne są takie, o których specjalnie w Piśmie Świętym nie ma i one będą takie bardziej kontrowersyjne. I one niektóre osoby przyciągają, a inne bardzo odrzucają. Przyjdą na jedną modlitwę, gdzie właśnie coś się dzieje takiego w ich odczuciu dziwnego, już więcej nie przychodzą. Ty masz jakieś przemyślenie, bo masz sporo tych doświadczeń, nie? Też i tych osób, które... Myślę, że jakby szukając takich kryteriów rozeznania, bo to chyba o to tak można powiedzieć, w jakimś sensie no, szukamy. No. Myślę, powiedział o jednym, oczywiście ich jest pewnie więcej, ale jedno dla mnie istotne. Pierwszym jakimś takim chyba to jest pokora i posłuszeństwo. Mhm. Pokora i posłuszeństwo. To są elementy, które dla mnie w rozeznawaniu doświadczenia są najważniejsze. Nie? Że człowiek, który ma autentyczne doświadczenie działania Ducha Świętego w sobie, niezależnie od tego, jak ono by wyglądało, mhm. jeśli jest posłuszny tym, którym ma być posłuszny, jest wobec nich pokorny, nawet wtedy, kiedy oni, powiedzmy, go banują, tak? Jest to trudne i bolesne, o czym my jezuici wielokrotnie w historii się przekonaliśmy. Tak jest. Doskonale wiemy i z historii, doskonale wiemy z konkretnych przykładów. Dokładnie. Tak. Od razu to widzimy, nie? Kiedy jest ten opór właśnie braku tego posłuszeństwa, my od razu jesteśmy zaniepokojeni. Tak. Mhm. Więc jakby to jest to, jakby dla mnie podstawowe kryterium. Pierwsze w ogóle co... Pokora, posłuszeństwo. Tak. Myślę, że to są w ogóle takie rzeczy do zapamiętania dla tych osób, które są, mają jakąkolwiek odpowiedzialność, nie? Bo myślę, że to są bardzo ważne słowa, nic innego, ale jakby nie sposób, żeby Duch Święty przyszedł z czymś, co będzie wbijało w pychę. Tak. To nie może być Boży Duch. Tak. Znaczy, też my jezuici wiemy, że doświadczenie duchowe może być zanieczyszczane przez nieprzyjaciela, prawda? Że może być autentyczne doświadczenie działania Boga, ale zły duch może dorzucać swoje różne pomysły, które ostatecznie będą gubić człowieka, nie? Jakby, i tutaj oczywiście dla nas jezuitów jest ogromne pole i wyzwanie nauczyć ludzi rozeznawać. Tak. Mamy reguły rozeznawania duchów Świętego Ignatego z Loyoli, które staramy się stosować i mocni w duchu na tym polu mają też duże, wspólnota charyzmatyczna ma dużą zasługę. Więc, ale ja bym właśnie, bo tutaj też te pytania się pojawiają, co, jak rozeznawać ten element właśnie, nie? Że jest posłuszeństwo i pokora. Natomiast kiedy niezależnie od tego, z kim rozmawiam, a słyszę pychę, po prostu, nie? Albo ktoś komunikuje, czy mówi w sposób taki, który jest bardzo krzywdzący, nawet jeśli mówi prawdę, tak? To nie są owoce Ducha Świętego, nie? Albo czuje się po prostu tak bity dosłownie Słowem Bożym, tak? Przez kogoś, kto przychodzi i mnie po prostu tym Słowem Bożym okłada na lewo i prawo, no to te owoce jakby pokazują, że okej, człowieku, może masz jakieś doświadczenie, tak, ale może jednak warto się zastanowić, czy to jest doświadczenie, jesteś prowadzony przez Ducha Świętego w tym, nie? Tak. Bo intencje możemy mieć dobre, nie? I pragnienie dobre, ale łatwo nas zwieść. Ja bardzo cenię to słowo, bo rzeczywiście te określenia, które ja mam w głowie, są pewnie mniej precyzyjne, jakiejś takiej właśnie głębi i ciszy, która się pojawia, też, nie? Ale pewnie to posłuszeństwo, pokora jest dobrymi określeniami. Myślę, że to też jest takim powszechnym doświadczeniem, że jak jest to doświadczenie Pana Boga, to chce się więcej i chce się głęboko i nie chce się koniecznie właśnie głośno. To nie musi być, tam ma być to nagle ktoś chce się schować przy Najświętszym Sakramencie i nic więcej nie potrzebuje. Tak.
U nas we wspólnocie dom jest silny taki, taki nurt, powiedzmy, osób, nie wiem, taki kontemplacyjny, medytacyjny. Bardzo wiele osób jedzie na rekolekcje ignacjańskie i pojawia się właśnie, no właśnie głód adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie? Doświadczenie, autentyczne doświadczenie duchowe, charyzmatyczne prowadzi w głąb, nie? Prowadzi w głąb, prowadzi na pustynię, gdzie człowiek wychodzi, żeby się modlić, żeby samemu Słowo Boże smakować. To jest... Tak, i to moje doświadczenie ze wspólnoty z Gdańska, z której tutaj parę osób widzę, że jest, rzeczywiście takie było te okazje do ciszy okazywały się tak, takimi odpowiednimi, co też mi pokazywało na to, są ludzie, którzy są tak gotowi. Jesteśmy wspólnotą gotową do tego, żeby już nie tylko mówić, ale przejść na słuchanie. No bo jednak cała nasza, tak, cała nasza też droga duchowa, no trochę te akcenty się zmieniają. Na początek naturalnie będziemy mówili, Aniele Boże Stróżu mówi i tak dalej. Tak. Zaczynamy od mówienia, a ten akcent jest na słuchanie, a żeby było słuchanie, musi być cisza i też ta pokora, tak? Bo nie ja mam powiedzieć, co ja mądrego, tylko z pokorą posłuchać Boga, który jest, nie? Który coś ma do powiedzenia. Ostatni temat, kochani, tak? Proponuję. Samego uwielbienia, bo to jest kojarzone, nie? Ja też mam swoje przemyślenia, też podpytuję o twoje. Pewnie jakby modlitwa z akcentem na Ducha Świętego, z otwarciem na charyzmaty, teoretycznie nie musiała być połączona z modlitwą uwielbienia. W praktyce większość wspólnot łączy to. Mhm. Masz przemyślenie dlaczego? Nie wiem. Ja w zasadzie też nie wiem, ale tak jest, nie? Rzeczywiście, że tak mocno jest. Czy w ogóle modlitwa uwielbienia, na to hasło wielu z nas dobrze reaguje, nie? I mi się też rzeczywiście dobrze to kojarzy. Dobrze i niedobrze. W zasadzie mogę powiedzieć jednocześnie gdzieś tam wyrażając to, co jest... To jest mnie czasami taką trudnością, to jest trudność, gdzie chciałbym ciszy, gdzie rzeczywiście jeśli ktoś jak karabin maszynowy, bo mnie mówi Duch Święty, można, nie? Ale samo to, że chcę przyjść uwielbiać, no to ma coś bardzo, bardzo ważnego, jest w tym wielka wartość, bo się nie skupiam na swoim interesie, ale nawet nie dziękuję Panu Bogu, ale Jego uwielbiam, na Nim jestem skupiony. To jest, no jest coś w tym pięknego. Mhm. Tak, rzeczywiście, ale wydaje mi się, że musimy sobie wprost powiedzieć, że modlitwa jest uwielbieniem Boga. Mhm. Jakby niezależnie od tego, czy my modlimy się medytacją ignacjańską, czy modlimy się modlitwą jezusową, czy różańcem, my oddajemy chwałę Bogu. Mhm. Jakby każda modlitwa jest oddawaniem chwały Bogu, jest uznawaniem Jego pierwszeństwa w swoim życiu. Nie? Czyli i teraz ona może mieć nie wiem jak to powiedzieć, różnie może wyglądać, tak? Może przybierać różne formy. Nie? I ja widziałem i ludzi, którzy po prostu odmawiali różaniec czy koronkę do Bożego Miłosierdzia z wysoko zniesionymi dłońmi, tak jak na modlitwie charyzmatycznej to wyglądało. Więc jakby te formy, sam Święty Dominik, jest taki traktat o modlitwie w oparciu o to, jak Dominik się modlił i on jakby różne pozycje ciała przyjmował w trakcie modlitwy, łącznie z wysoko zniesionymi rękami w górze czy leżąc krzyżem. Jakby myślę, że modlitwa uwielbienia jest po prostu tak charakterystyczna dla odnowy w Duchu Świętym, nie dlatego, że jest ona jakoś właściwa temu ruchowi, tylko że jest właściwa Duchowi Świętemu. Tak? Duch Święty jest tym, który przychodzi i on budzi w nas uwielbienie. Czyli on, będąc autorem modlitwy w nas, jest autorem modlitwy, czyli jest autorem uwielbienia w nas. Nie? Ale to przybiera różne formy. Tak? I żyjemy w czasach, w których taka muzyka jest popularna, tak? I modlitwa w kościele jest zawsze w jakimś sensie inspirowana kulturą, którą po prostu, w której kościół się wyraża i stąd, a nie inaczej po prostu wygląda. Także no dzisiaj większość z nas słucha muzyki, która jest tworzona w kulturze szeroko rozumianej pop. Na takich, a nie innych instrumentach, a 200-300 lat temu były inne instrumenty, tak? I,
I w ten sposób się wyrażała po prostu doświadczenie, tak? Wiary jakiejś, czy modlitwa. No tak. Ja w ogóle takie mam takie też robocze gdzieś tam myśli, których nie, się nie zweryfikuje, że tak sobie myśląc o tym takim przypomnieniu o tym, że Duch Święty. No bo to jest takie przypomnienie, że jeszcze mamy trzecią osobę Trójcy Świętej, że w ogóle nie chodzi o przypomnienie o Ducha Świętego, tylko chodzi o przypomnienie o uwielbienie. Nie? O tym, że mamy naprawdę się skupić na Panu Bogu w tym, co jest byciem z Nim, a nie wykonywaniem tego, co należałoby zrobić. Nie? Co gubimy, że dla mnie rzeczywiście wartość przypomnienia tego, że mamy uwielbiać, jeśli miałbym na mszy coś przedłużać, to chciałbym przedłużyć liturgię. Słowa i uwielbienie, bo się dostałem. Tak? I to jest na Eucharystii mamy ten taki moment bardzo szczególny dla nas, katolików, kiedy wiemy, co znaczy mamy więcej dostać tak naprawdę, nie? No to już dostałem wszystko z samego Jezusa i to nawet nie obok mnie, bardzo blisko, tylko we mnie. No to ażby się chciał uwielbić, a nie aby szybko były ogłoszenia, błogosławieństwo i koniec, nie? Do wyjścia. Moi drodzy, my się rozgadaliśmy, tak, jest blisko 10:00, pewnie jest parę, jakieś było pytanie o protestantów, to akurat to żeśmy zahaczyli temat, chyba jednemu i drugiemu z nas mocno leży na sercu to, żebyśmy byli razem, tak? Bez wątpliwości, że są różnice, ale tak, to jest jeden Jezus, do którego się próbujemy zwracać. Inaczej nie twierdzimy, że wszystko jest równe, tak? Wierzymy, że jesteśmy księżmi w Kościele katolickim nie bez przyczyny, tak? I dla mnie Eucharystia będzie pełnią, bo tam wszystko jest. Tam jest miejsce na Ducha Świętego, tam jest miejsce na uwielbienie. Nie wiem, czego się nie dowiemy, ale to też chyba gubimy jakieś wątki. Wszystkie pytania jesteśmy w stanie przeczytać też. Tak. Być może nam to się umknęło. Tak, było tak. Moi drodzy, być może coś z tego, co, o czym mówimy, a co czujecie, że jest na niektóre pytania też nie czas i miejsce, chyba, żeby odpowiadać. Pewnie tak, bo było pytanie na przykład, skąd wiemy, że Pismo Święte chyba jest prawdą, czy tak, no bo to rzeczywiście. Tak, czy o świadków Jehowych? No dobrze, to oczywiście Marcin, to nie. Panie Marcinie czy Marcinie, to nie ten temat o islamistach. Chociaż być może kiedyś wrócimy w tym składzie czy w innym składzie, chyba w przyszłym tygodniu, nie wiem czy możemy to zdradzać, chyba w przyszłym tygodniu będzie Nowe Miasto, z którego będzie transmisja Wiara Live. Nie wiem czy, jeśli jest ten, który mają prowadzić wśród oglądających, to się nie przyzna, bo nie wiem, czy ja mogę to mówić, ale powinna być niespodzianka i gdzieś znany jezuita, który powinien się pojawić z wami. A my też czekamy na to, że będziecie dawali nam sygnał tematów. Tematów, które, tak podpowiem, jeśli one są zbyt wąskie, to ich nie podejmujemy. Nie? Czyli rzeczywiście czegoś, co będzie możliwie konkretne, ale czegoś, co może nam dać temat na takie tam pół godziny, godzinę porozmawiania. No. A też no, fajnie by było, myślę, gdybyśmy, może i my, i wy, gdybyśmy mieli taką chwilę dzisiaj poza tym pogadaniem, naprawdę jeszcze każdy z nas uwielbienia Pana Boga w zobaczeniu tym, co Duch Święty we mnie robi, tym, co jest naszym rytmem też jezuickim tego popatrzenia, a dziś, z czym Pan Bóg przyszedł, gdzie Duch Święty mnie do czegoś porusza i dotyka, z takim jeszcze zamknięciem tego dnia, może, nie wiem, nawet z jakimś takim rozczarowaniem, żeśmy nie powiedzieli tego, co powinniśmy powiedzieć, albo nie wiem, może źle powiedzieli, Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze. Tak jest. Dziękujemy za Wasze dzielenie, za pytania. Jest ich dużo, ale nie damy już rady odpowiedzieć. Trzeba odpocząć. Tak. Już się pojawia dobranoc. My będziemy właśnie tak życzyli Wam dobrej nocy, dziękując za to, że byliśmy razem. Mam nadzieję, że to był debiut na Wiara Live, a nie ostatnia okazja. Zobaczymy. Ja bardzo chętnie. Bardzo chętnie, tak. A się jeszcze właśnie trzeba
zgrali no przede wszystkim z terminami, co mi jest zawsze takie proste, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli kontynuować. Być może gdzieś na boku tego tematu, gdyby się okazało, że są takie tematy, które są jakoś tam dla was mocno, mocno ważne. Marcin Bączkowski, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja tam nie przeczytałem. Dobra, coś jeszcze. Tak, jest mnóstwo komentarzy. Będzie czas jeszcze, mam nadzieję, porozmawiać osobiście. Dobrze. To z Panem Bogiem, dobrej nocy. No i niech ten Duch Święty hula, nie? Skoro jesteśmy wszyscy charyzmatykami, no to niech to tak widać po nas, że... Tak, abyśmy za nim podążali. Tak jest.